Sprawca wielki! Nie zna litości! Dla takich jak Najman. Rajcy i wrogowie naszego ludu znajdą swoje miejsce w piekle. Z rękami odciętymi, by nie mogli wznieść broni przeciwko prawym. Marcin cesarz Najman. Przygotuj się na gniew prawdziwego berserkera. Przedstawienie stworek przyjechał. Na ostrze, które nie zna wahania i na serce, które bije tylko po to, by pokonać ciebie i twoje parszywe hordy. Niech każdy, kto słyszy tę opowieść, rozumie. Jaca wielki to burza nadchodząca. Ale Boguś, w co się bawisz? Poznajcie króla. Sława mu! Sława! Sława! Król garbatych krasnali przed wami! Właśnie został koronowany. Pierwszy garbaty krasnal. Ja wiem, że w twoim wypadku ostro kochać, to jeżeli Marcin kocha, to nie sentymentalnie. Wspominacie sobie tą scenę, jak prawie chciał zgwałcić tego redaktora Cichego 3 tygodnie. Marcin, ja nie będę się teraz tutaj... Jeszcze tutaj mamy 4... Odnośnie ostrych jego ekscesów seksualnych, męsko-męskich, co jest nagrane, taśma będzie udostępniona z twoim nagraniem. Jak brutalny męski seks proponujesz facetowi... Redaktora Cichego. Wszyscy jak siedzimy, wszyscy to widzieliśmy. Najmaniku, nie ograsz tego, także... Także będzie cała Polska słyszała na face-to-face twoje słowa. A propos tego quasi-modo, tak, taką mam, nas tylko dzieli 3 cm różnica, taką mam postawę w ringu, bo i tak dużo zbieram, więc... Ty masz garba, a nie postawę. Dobrze, niech ci będzie garba, jest nas, dzieli nas tylko 3 cm, tak, w ringu przyjmuję taką postawę i tak dużo zbieram, to mi w miarę jeszcze amortyzuje. A jak, garba, pozbierasz, garbę, a jak pozbierasz lamusie ty, to zobaczysz 9, a ja tutaj też jestem, żebyś wiedział, też jestem tutaj dla tych ofiar, dla tych twoich ofiar, twojego haraczowania, przedsiębiorców, wiecie, to jest dla tych płaczących dzieci, to jest matek, niesamowitego. I udostępnię te wiadomości, syn, gdzie twoje ofiary... 15 lat temu napadał na ludzi, kurwa, napadał na ludzi w tym Wałczu. Ma wyrok, który mam przed sobą, wyrok. To nie są sprawy, które powinniśmy tu poruszać. Ale jeżeli skurwiel chce w ten sposób rozmawiać, słuchajcie, ja jedyne, co w życiu miałem, to jeden wyrok w zawieszeniu sprzed ponad 20 lat. Żeby skurwiel siedział 3 lata za wymuszenia rozbójnicze, za 5 artykułów, gdzie napadałeś ludzi. Nie wiem, czy to z tą Hołotą, czy z inną, bo sam to byś nawet kury nie napadł, bo by cię podziobała, kurwa. Ale ty zawsze łaziłeś właśnie z tymi swoimi, kurwa, pretorianami, no. I ty masz czelność, skurwielu, mówić do mnie coś... Bardzo dobrze, że do tego nawiązałeś, bo... Bardzo dobrze, że do tego nawiązałeś, bo będę miał kolejną okazję właśnie dzięki temu, gdzie udostępniłeś tego typa, multirecydywistę, który dogadał się z inną 60, próbowali wymusić na mnie właśnie na majątek o wielkiej wartości. Dzięki temu programowi, który... Dzięki temu prokuratura krajowa wzruszyła tą sprawę, Najman. No. Natomiast twoje ofiary są prawdziwe. Moja rzekoma ofiara to multirecydywista i zawodowy oszust i drugi 60 rok, który by powiedział... I jego żona zostali napadnięci przez tego zbira. Nie, siedział 3 lata skurwiel za to. Ludzie jego pojechali tam dobrze, z bronią. No tak. I ty, skurwysynie, masz czelność do mnie. To teraz podsumowując. Ja jestem przy tobie aniołkiem. Podsumowując, aniołkiem. Nie ma ludzi nieskazitelnych. Ale przy tobie jestem aniołkiem. Polska się dowie, jakim jesteś aniołkiem. Jaki jest na tej sali. Dlatego dostaniesz w pierdol. Tak. To jest miód na uszy, ta wasza kłótnia. Przepraszam, panie Jacek, sekundka. Ale dla was wszystkich najbardziej ciekawy będzie wątek obyczajowy. Co Marcin Najman proponował piłkarzowi Rakowa Częstochowa? Tomaszowi B. Co chciał mu wsadzać, gdzie i na co się spuszczać? Ten oto hero, męska! Muła boy, bardzo ciekawe historie opowiedział. I mam nadzieję, drapieżko seksualny, że nie będziesz innych w ten sposób atakował już dla przestroga muła boja. Będzie dla tych wszystkich ludzi potencjalnych ofiar, dzieci. Będą się mieli na baczności przed sobą.